Na sali siedzi nowe pokolenie, młode. Na sali siedzą ludzie, którzy nie pamiętają tego okresu, gdzie jako dziecko trzeba było stać w kolejce do mięsnego, do spożywczego, gdzie były kartki, gdzie była zupełnie inna rzeczywistość. Tamto pokolenie, które pamięta ten okres, powiedziało władzy nie. Miała przyjść demokracja. Miała przyjść wolność. Miała przyjść Polska, którą sobie tamto pokolenie wymarzyło. Ale ci, którzy pojechali na zachód, zamiast tej ukochanej, niepodległej Polski, wolnych ludzi, przywieźli nam do kraju zarazę. Zarazę liberalizmu. Ci ludzie, którzy weszli do rządów o plecach robotników, przydali się tam. Ci ludzie, którzy mamili nas hasłami i obiecywali, że będą nas reprezentować w parlamencie, zapomnieli o nas. Młody człowiek to przede wszystkim człowiek wolny. Człowiek z ideałami. Człowiek, który jest szczególnie wrażliwy na sprawiedliwość. Ale gdzie ta wolność i gdzie sprawiedliwość jest w Polsce? Mamy kraj po 20 latach tak zwanej demokracji, gdzie zafundowano nam bezrobocie strukturalne. To znaczy, że nowe pokolenie, które właśnie wyrosło, które ma kilkanaście, czy już skończyło lat 18, nie pamięta, żeby jego rodzice wychodzili do pracy. Oni wiedzą, co to jest bezrobocie. Ale nie wiedzą, co to jest mieć pracę. Mamy bezrobocie strukturalne i nie mamy wolności, ponieważ są od 20 lat przykuci do swoich stanowisk ci sami politycy. Dzisiaj nie można zmienić ministra, który źle rządzi. Bo przecież koledzy go utrzymają. Dzisiaj, jeżeli polityk jest skompromitowany, to wystarczy, że weźmie zwolnienie, urlop w parlamencie, wyjedzie na Florydę do swojego apartamentu i powie, że Polska to dziki kraj. Polska to nie dziki kraj. Polska to kraj, który niestety jest w tej chwili owładnięty dżumą liberalizmu. Ale dlatego my startujemy. Dlatego wy jesteście na naszych listach. To są nasze wspólne listy, aby to zmienić. Bo człowiek młody jest człowiekiem wolnym. Ale wolność nasza nie polega na tym, że dano nam wybór albo bezrobocie tu, albo praca na zmywaku tam. Wolność nasza będzie polegała na tym, że będziemy sobie urządzali nasz kraj tak, jak chcemy. Że tu będziemy mieli miejsca pracy. Że tu będziemy budowali swoje mieszkania, tu będziemy zakładali nasze rodziny i tu będziemy decydować, w jaki sposób będziemy rządzić naszą własną ojczyzną. Wczoraj byłem na Podhalu. Nasz lider w okręgu nowosądeckim opowiedział mi historię swojej córki. Po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego wróciła do domu. Zero pracy. Zero znajomości w urzędzie gminy, w powiecie, no bo przecież tam zatrudnia się tylko albo rodziny, albo znajomych. Po tym Uniwersytecie Jagiellońskim nie miała wyjścia i wyjechała do Wielkiej Brytanii. Znalazła pracę. Przedstawiła dokument ukończenia z wyróżnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego swojemu pracodawcy. Pracodawca wziął dyplom i wykonał telefon do dziekanatu na Uniwersytet Jagielloński, nie wierząc, że to jest prawdziwy dyplom. Kiedy mu potwierdzono, że taka osoba rzeczywiście ukończyła Uniwersytet Jagielloński, z wielkim szacunkiem podszedł do niej i zapytał,
Pani pochodzi z bardzo bogatego kraju. Bo tylko bogaty kraj może sobie pozwolić na to, żeby osoby tak dobrze wykształcone, po tak dobrych uniwersytetach, przyjeżdżały do pracy na mało płatne stanowiska do Wielkiej Brytanii. To jest kraj bogaty dla liberałów. To jest kraj, w którym ludziom młodym proponuje się umowy śmieciowe, ale swoim dajemy zarobić. To jest kraj, w którym młodemu człowiekowi z warmińsko-mazurskiego, który startuje od nas, dano na 4 miesiące umowę śmieciową za 2000 zł. To jest 500 zł miesięcznie. I to jest kraj, w którym ci, którzy dżumę liberalizmu zaserwowali nam, pozwalają prezesowi banku zarobić rocznie 8 700 000 zł. To jest kraj, w którym na jednoroczną pensję prezesa banku ta osoba, której udało się uzyskać minimalną krajową, musiałaby pracować 30 lat. To jest czasami nasze całe życie. A czasami, jak w przypadku, jak podałem, umowy śmieciowej na 4 miesiące za 2000 zł, to nawet naszego życia nie starczy, żeby wyrównać dochód, który ma jednego roku tylko prezes banku. Ludzie młodzi to ludzie wolni. Tymczasem proponują nam niewolnictwo. Niewolnictwo kredytu. Bo dzisiaj nie można wybudować, tak jak my chcemy, 1 000 000 mieszkań dla młodych. Bo trzeba iść do banku i tam zakładają nam kajdany. Kajdany 20-30 lat, które ludzie młodzi muszą dźwigać. Są niewolnikami banku. Spłacają nie dosyć, że horrendalne odsetki, to jeszcze żyją w niepokoju, że w każdej chwili ten bank może przyjść i rozwiązać umowę i zabrać mieszkanie. My proponujemy Polskę ludzi wolnych. Ponieważ zasłużyliśmy na wolną ojczyznę. Dzisiaj mówimy, oni się kłócą, my wybieramy przyszłość. I niech to będzie przyszłość ludzi wolnych, bo na to żeście zasłużyli.